No cześć, jak widzicie w tytule, co się będzie działo, to widzicie, co się będzie działo, bo jest ze mną Vertes, który za chwilę z wami będzie rozmawiał, ale on jeszcze nie wie, co się za chwilę będzie działo, więc to też dla niego będzie niespodzianka. I no dobra, intro i zaraz wam wszystko powiem. Geralt zaprasza na w żyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia, Jacek Rozenek. Bywaj. No to jest ze mną Vertes. A siemanko, cześć, cześć. I to jest Spawn 1.13 Legacy, ale jak widzicie, jeszcze nikogo na nim nie ma. A dlaczego nie ma? Ponieważ nagrywamy to jeszcze grubo przed świętami, gdzie jeszcze nie jest otwarty ten odcinek. No i będę sprawdzał od czasu do czasu, czy Crysis dalej siedzi na E1.12. Ponieważ mam zamiar, czego jeszcze Vertes nie wie, zostawić kilka świńskich i chamskich easter eggów Crysisowi na tym spawnie, o czym dowie się już kilka dni po starcie tego serwera. Okej. No, także na przykład tutaj, o, tutaj, o, weźmiemy tak pod spawnikiem, nie, może troszeczkę za dużo nakopałem, o, tyle. Ja tu troszeczkę z Minecraftem walczę, to sobie poobserwuję, co ty robisz. Okej. Crysis krówka. Tutaj umieścimy sobie Crysis krówka. Dobra, mamy to. Tutaj, bo już sobie tak rozkminiałem. Ty jesteś, no. Tak? Tylko na GM3 rozumiem. Tak. Ja cię tutaj obserwuję, bo... Dobra. Bo mam pewien problem techniczny, ale obserwować mogę. I to mi akurat nie przeszkadza. Rozumiem. Dobra. I tutaj zostawimy... Oby nie było lagów na... starcie serwera, bo będzie ban. Ale ja jestem złym człowiekiem, wiem, ale nie wiem dlaczego, ale bawi mnie to. Nie. Szczególnie jak już oczywiście pójdziecie mu to powiedzieć natychmiast, że tutaj są te easter eggi poukrywane, no jakbym was nie znał, to bym uwierzył, że nie pójdziecie mu powiedzieć. I ten, jeszcze oczywiście muszę tylko give Mr... Aha, no co ja robię? Give Mr. Purpose 397.3.1 name Crysis. Czy ja dostałem? Tak, nie name. Player to miało być, a nie name. Dobra. Player. Jest. Mam główkę Crysisa. No to teraz koniecznie jeszcze trzeba wziąć. Jak się kolorowało ciuszki? A tego to akurat nie wiem. Ja tutaj robię reloga, wiesz, bo naprawdę. Aha. Coś się zepsuło się było. Na starym kompie coś mi ten Minecraft przestał w ogóle działać. Dobrze, że mam drugi. Dobra. Do nagrywek. Akurat odpalił. Dobra, Crysis jest ciągle na E12. Dobra, to jest pół biedy. Łomatko. A to ja. Dym, dym, dym. dobra, idziemy to. Tutaj będą. I fioletowy barwnik. Nie, no koniecznie różowy barwnik, a jakiżby inny. I weźmiemy sobie zaraz. Tylko ja, kurde, żeby on tutaj nie wszedł, bo jak on wejdzie, to się wszystko wyda. Dobra, i bierzemy tak. Cyk, 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 cyk. Swoją drogą jest dzisiaj ostatni dzień świąt. Ostatni dzień nagrywam w czapeczce. Już teraz czekamy tylko i wyłącznie na nowy rok. A jak czekamy na nowy rok... Swoją drogą, nie masz takiego wrażenia, że mogłyby te święta razem z nowym rokiem być troszeczkę dalej od siebie? Wiesz, o co chodzi, w sensie... No, nie, akurat tutaj to mi pasuje. Dobra, powiedz mi, z tego wszystkiego. Gdzie umieścić crysisową podobiznę w różowych ciuszkach, czyli to co standardowy ten. Tak, żeby on tego szybko nie znalazł. Szybko nie znalazł? Ale żeby w końcu znalazł. Może tutaj w drzewie, tak w środku. Dobre. No to czekaj, to ja bym sobie to... Tylko... To ja zabuduję to drzewo jeszcze bardziej po prostu potem. Okej. Okej, a teraz zrobimy to tutaj. Cyk. Pięknie. Cyk. Cyk. I cyk. Oj. A, chciałem sprawdzić. Dobra. Czekaj, ja też sobie NV wpiszę. Bo mi za... I teraz tak. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Dobra, mamy zabudowanego. No, od razu się nie skapnie, słuchaj. No nie. Ale ja jestem straszna świnia, nie sądzisz? Nie, tam. Ale to dobre będzie. To taki special świąteczny easter egg na Crysisa. Tak się będzie nazywał. Dobra, jeszcze coś trzeba mu tutaj wykręcić. Może masz jakiś pomysł, jaki bym tutaj numer wykręcić?
Wiem, wiem, co jeszcze można zrobić, tylko nie wiem, czy to zadziała w ogóle. No widzisz, jaki dobry pomysł miałem, no normalnie. Kto by się spodziewał? Jaki dobry pomysł miałeś? No właśnie ten, który robisz. No, rozumiem. Nie, nie ma jak przypisać zasługi. Kurde, no tak średnio to działa. Tak, bo te główki są takie mniejsze. No, ale czekaj, ja coś zaraz wymyślę. Chyba, że na górze głowy postawisz, to może coś innego by było. Jak na górze? No, że główkę postaw i na główce taką od góry. No, też tak nie. No, no ale dobra, no ale to, bo to chodzi o żarcik, tak? I on na pewno zrozumie, o co chodzi, bo przecież tą różdżkę to mu wstawiałem za każdym razem, jak się swoją drogą sprawdzę, czy ty mi nie wstawiłeś teraz, bo to było mistrzostwo świata. Dobra, to gdzie? W brzuchu tego. Rekina. Rekina? No. No właśnie to jest takie miejsce, w którym, jak powiedziałeś, żeby szybko nie znalazł, to pomyślałem, znaczy wcześniej myślałem o tym, ale jak powiedziałeś, żeby nie znalazł, to pomyślałem o tym, ale chociaż tutaj jest tak ciemno i czarno. Tak, 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 ale wewnątrz tego brzucha, wiesz, o co chodzi? Mhm. Okej. Okay. Tutaj. No, nie masz tu X-raya pewnie, nie? Nie. Dobra, mamy to. Możesz sobie wejść na GM3, zobaczyć. Widzę. A jeszcze powiem ci lepiej, żeby wszystko dobrze widział, zostawię mu tutaj pochodnie. O, jest, proszę bardzo, jak się na GM3 wejdzie, to jest Crazysik z różdżką na czole. Znaczy, no może nie do końca na czole, no ale wiadomo co jest. Czekaj, on... Dobra, siedzi na L1-12 ciągle, bo ja się ciągle boję, że on tutaj wlezie, wiesz, i tepy nie zobaczyć, nie? I ten, ale no dobra, i tak już duża część jest, że tak powiem, poukrywana, więc na spokojnie. Coś jeszcze mu robimy? Czekaj, bo tutaj czyli tak jest tutaj dosyć dużo. No już mamy 4 easter eggi. Pod spawnem nic nie ma jeszcze. Jeszcze? To co robimy pod spawnem? Nie, bo on pod spawnem wstawi, wiesz co, info. Tak, info i tak dalej. Dlatego tak myślałem, że już jest zrobione i tak zobaczyłem. On nie używa minimapek. Wiesz, co mam na myśli? Tak mega w powietrzu coś zrobić. Tylko wiesz co, to będzie cień rzucało w Minecrafcie. Ale nie, jak to bardzo wysoko postawimy, to chyba nie będzie, czy będzie? Możliwe, że będzie, aczkolwiek nie jestem tego pewny. Czekaj, jaka to jest wysokość w tym momencie? 221, to tu jeszcze mogę budować. Jezu, jak to się robiło, żeby pode mną się coś wybudowało? O właśnie, jaka to była komenda? Up1. Up1, właśnie, dokładnie. To ja bym zrobił to z tego, z czerwonej gliny. I napiszemy... i za wysoko już. Tak? Chyba za wysoko, no. Nie można budować tutaj. Kurde, szkoda. Tak, 208 jest limit, dobra. 208? Nie, to już myślę, że przy 208 to będzie widać. Dobra, up 1. A to jest na jakiej wysokości? 205? Dobra. Nie, dobra, może... Czekaj, zrobię w górę. O, to jest max. Dobra, no to tutaj postawimy i... Aha. Graj. This crew w K. A teraz patrz. Tylko nic, nie, proszę cię nie wysać serwera. O. O, no to teraz w ogóle będzie genialnie. Biedny Crysis, a czekaj. Teraz tego tak zbytnio nie powinno być. No nie, nie widać tego zupełnie. No nie, znika, trzeba naprawdę podlecieć. A to wtedy i tak takie małe jakieś kwadraciki. Ty, bo tu jeszcze ten up1 się został. Czekaj, okay. Trzeba go usunąć, dobra. Pięknie. No czekaj, u mnie widać dopiero na 144. No u mnie tutaj zaczyna być widać, czyli na 140. No to git. Nie, no też na 144, dobra. Nie, no ja tam uważam, że prank będzie dobry. Prank świąteczny. Świąteczny special prank na... Nie, to nie miał być prank, tylko... No nieważne, coś tam mówiłem, ale będzie prank, niech zostanie prank na Crysisie. Proszę mu nie przekazywać, to znaczy, że pójdziecie i przekazać i sobie to usunie, chociaż tyle. Ale jak już mu przekażę, to już będzie grubo po naszej akcji, także spoko. No tak, tak, no bo to będzie już w zasadzie na 4 dni po starcie serwera. Czekaj, bo jest... Wiem, jeśli znajdziecie gdzieś coś tutaj ukrytego, takiego easter egga, który właśnie tutaj wam Purpos robił, znaczy Crysisowi, to zróbcie sobie screenshota przy tym. No dokładnie, zanim powiecie Crysisowi, bo
Tak, zanim znajdzie. Niech się zastanawia, dlaczego ludzie się ustawiają w niektórych miejscach. No właśnie, to, dlaczego masowo wszyscy na drzewku będą stać, żeby sobie robić zdjęcia. I dlaczego wszyscy masowo robią sobie zdjęcia z X-rayem? Żeby było widać wszystkie tabliczki. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. Życzę wam szczęśliwego nowego roku, chociaż jeszcze będę to życzył. Na pewno jeszcze będę życzył ze 3 razy albo 4 przed nowym rokiem, co nie zmienia faktu, że już teraz wam życzę szczęśliwego i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.